Pixar w pudełku. Pewnie zauważyliście, żeby uzyskać płynny ruch, trzeba przesunąć piłkę w każdej klatce. Komputer pomaga, ale i tak trzeba się napracować. Zamiast interpolacji liniowej możemy użyć tak zwanych krzywych bezjera. Jeśli korzystaliście z programów do rysowania, pewnie stosowaliście tę metodę, nie znając nazwy. Francuski inżynier Pierre Bézier wymyślił, jak tworzyć łagodne linie potrzebne w projektowaniu aut. Funkcje wykorzystujące krzywe Béziera nazywamy funkcjami sklejanymi. Wspomniałem o nich w pierwszej części lekcji. Specjalne uchwyty dają nam kontrolę nad kształtem wykresu między pozycjami kluczowymi. Uzyskujemy krzywą, która łagodnie przechodzi z jednej pozycji do drugiej. Mapa tych wartości przypomina wykres czasowy. Wypróbujcie to. Dzięki krzywym Beziera uzyskacie płynniejszy ruch.